Hej, tematem dzisiejszego filmu będą ceny makijażu permanentnego. Czy istnieje coś takiego jak za wysoka cena, albo jaka cena jest zdecydowanie za niska? Jeżeli kiedykolwiek się nad tym zastanawiałyście, zapraszam do oglądania. Może zacznijmy sobie od tego, jaka powinna być właściwa cena. Na cenę makijażu permanentnego składa się przede wszystkim materiał, który zużywasz na dany zabieg, twoje doświadczenie, twój wkład finansowy w naukę tego, co umiesz robić. Bardzo często widzę też, że cena uzależnia się od miasta i miejsca, w którym przyjmujesz, bo te ceny się różnią. Natomiast ja uważam, że taka bezpieczna cena, która nie budzi podejrzeń, o tym zaraz też powiem, to jest cena na poziomie 800-900 zł. Dlaczego? Dlatego, że makijaż permanentny to jest zabieg luksusowy, to nie jest zabieg pierwszej potrzeby, on nie może być tani, ponieważ same szkolenia z makijażu permanentnego, same akcesoria do makijażu permanentnego i wszystkie inne opłaty dookoła tego zabiegu nie są tanie. Druga kwestia jest też taka, że najczęściej zabieg makijażu permanentnego to są dwa spotkania, czyli zabieg podstawowy i po paru tygodniach jest też dopigmentowanie. I większość gabinetów prowadzi taką politykę, że dopigmentowanie jest wliczone w cenę pierwszego zabiegu. Stąd też poświęcając tak naprawdę kilka godzin dla klientki, ten zabieg po prostu nie może być tani, to ci się musi opłacać. Powiedziałam we wstępie, czy istnieje coś takiego jak za wysoka cena. Uważam kontrowersyjnie, że nie, bo tak naprawdę to, na ile wyceniasz swoje umiejętności i to, jaką cenę klient jest w stanie zapłacić za twoją usługę, to jest tak naprawdę twój wybór i uważam, że górna granica nie istnieje. Ja co prawda nie windowałabym może tego zabiegu w kwocie 3000, choć wiem, że takie gabinety też są. Ja na przykład makijaż permanentny wykonuję w kwocie 1400 zł, w to jest wliczone już dopigmentowanie i uważam, że to jest cena raczej już wyższa, jak na to, że na zabieg przeznaczam sobie 2 godziny. Bardzo często też widzę, że zabieg pigmentacji ust, który jest zabiegiem najczęściej zajmującym więcej czasu, jest wyceniany troszkę drożej. Więc tak naprawdę górna granica twojej ceny nie istnieje. Zależy od tego, na ile ty wyceniasz tą usługę, którą dajesz klientce. Uważam, że cena też powinna rosnąć proporcjonalnie do doświadczenia, proporcjonalnie do szkoleń, które odbywasz i do wszystkiego, co jesteś w stanie zaoferować swojej klientce podczas zabiegu. Szerszym tematem będą ceny za niskie, bo tak na dobrą sprawę uważam, że klientka wybierając zabieg, jakim jest makijaż permanentny, czyli zabieg, który zostaje z nami na dłużej, który jest na twarzy, będzie troszeczkę zniechęcona w momencie, kiedy zobaczy na przykład hasło makijaż permanentny za 100 zł. O ile oczywiście to nie jest poszukiwanie, nie wiem, modelek na szkolenia czy nie wiem, do portfolio. Natomiast takie hasła uważam, że zniechęcają, bo od razu w kimś się rodzi pytanie, co jest nie tak, że jest tak tanio. Więc za niska cena paradoksalnie będzie powodowała, że tych klientek będzie mniej, bo one się po prostu będą obawiały tego, co się wydarzy w gabinecie. Jaka cena niska jest odpowiednią ceną? No bo na początku robimy szkolenie podstawowe, chcemy te klientki do siebie przyciągnąć. Tylko pytanie, czy my chcemy je przyciągnąć tak naprawdę tylko i wyłącznie ceną, czy chcemy je skusić ceną, a przekonać swoimi umiejętnościami? Uważam, że bardzo fajnym posunięciem jest poszukiwanie pań do poszerzenia portfolio i w zamian za publikację zdjęć ta cena to jest na przykład 50% ceny aktualnej. Dlaczego to posunięcie jest dobre? Przede wszystkim pani wie, że cena standardowa jest inna niż obecnie, no bo to jest po prostu układ między wami, czyli ty robisz zabieg, robisz zdjęcia, pani płaci troszkę mniej. Kolejna sprawa, tak już myśląc w perspektywie czasu, jest taka, że będziesz wykonywała odświeżenia. Po roku, półtorej, dwóch latach ta pani do ciebie wróci i w momencie, kiedy cena pierwszego zabiegu była bardzo, bardzo niska, to tak naprawdę po tym roku, półtorej, dwóch latach twoja cena standardowa już jest wyższa. Najczęściej odświeżenia są w cenie 50%, więc dla pani to będzie zbyt duży skok. A teraz zobacz, odwróćmy sytuację. Robisz makijaż permanentny, załóżmy, w standardowej kwocie 900 zł, ale z racji tego, że pani jest twoją modelką, płaci 50%, czyli 450 i później po roku, dwóch twoja cena wzrasta na przykład na 1000-1100 i 50% z tej ceny to jest 500-550 zł. I teraz tak, różnica pomiędzy tymi dwoma cenami
jest niewielka, więc ta klientka zostaje z Tobą. A bardzo często klientki, które wybierają tanie usługi, one nie wybierają Ciebie konkretnie, tylko wybierają tą usługę w konkretnej kwocie. Więc uważam też, że przy makijażu permanentnym, gdzie Ty naprawdę musisz sporo zainwestować na początku, nie ma sensu dawać bardzo niskich cen. Oczywiście wiem też, że chcemy zdobywać doświadczenie, chcemy wśród tej całej konkurencji czymś się wybić, natomiast myślę, że niska cena to nie jest dobry pomysł. Pamiętaj, że klientki wybierając osobę, u której wykonają zabieg makijażu permanentnego, bo one nie będą brały pod uwagę tylko Ciebie, tylko kilka różnych osób, robią dokładny research tego, jakie są ceny. I teraz tak, odchylenie w cenę za niską będzie powodowało to, że ta klientka zniechęci się do Ciebie, no bo najprawdopodobniej skoro 5 osób ma makijaż permanentny za 1000 zł, a Ty jedna masz za 200, 300, no to coś musi być nie tak, skoro te 5 ma tyle, a Ty jedna masz tak niską cenę. W drugą stronę, jeżeli ta rozbieżność będzie bardzo duża i będziesz miała zbyt wysoką cenę, no to jeżeli faktycznie klientka wejdzie na Twój profil, na Twoje portfolio, najczęściej są to social media, i zobaczy, że te prace są naprawdę wybitne, najprawdopodobniej przyjdzie. Natomiast w momencie, kiedy prace są średnie, to również będzie zniechęcające. Kolejna sprawa, chyba już ostatnia, którą chcę poruszyć w kwestii ceny, to jest fakt, że makijaż permanentny jest zabiegiem wykonywanym na dłużej. Czyli w perspektywie na przykład 1,5 roku, gdzie klientka musiałaby miesiąc w miesiąc zrobić stylizację brwi, która kosztuje najczęściej już teraz w okolicy 100 zł, no to jak policzymy sobie to razy 18 miesięcy, to w sumie ta stylizacja brwi henną wychodzi drożej w perspektywie roku. Więc ten makijaż też musi odpowiadać temu, że wykonujemy go troszkę na dłużej. My też musimy to wykonać bardzo precyzyjnie, to jest bardzo odpowiedzialny zabieg, bo tak jak mówię, twarz to jest pierwsza rzecz, na którą zwracają uwagę klientki, więc ta precyzja, dokładność wykonania jest bardzo ważna i klientka przychodząc na zabieg musi też wiedzieć, za co płaci. Oczywiście za cenami muszą też iść inne kwestie, jak na przykład standard obsługi klienta, jak na przykład wygląd Twoich social mediów, tak żeby cena była adekwatna do tego, co prezentujesz. Bardzo często mam takie sytuacje, gdzie na szkolenia przychodzą do mnie kursantki już pigmentujące i są zszokowane, że po podniesieniu cen nie mają klientek, tylko że za tym podniesieniem ceny nie poszło nic innego. Social media stoją w miejscu, zdjęcia są średnio estetyczne, sama ta osoba ma bardzo małą na przykład wiedzę teoretyczną, nie jest w stanie odpowiedzieć klientce na każde pytanie, nie jest krok przed nią, więc ta cena uważam, że podsumowując, nie może być za niska, jeżeli masz klientki na cenę wyższą, super, ale ona musi być po prostu adekwatna do zabiegu, który wykonujesz i do tego, jakie masz umiejętności. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie kciuka w górę, komentarz i zasubskrybujecie mój kanał.